dobry, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam Was z Wisły. Mamy niedzielę, 12 grudnia. Pragnę Was przywitać hasłem tygodnia, które znajduje się w Księdze Izajasza, gdzie w 40 rozdziale mamy napisane: przygotujcie na pustyni drogę pańską, oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy. Z kolei fragment, który jest podstawą naszego dzisiejszego niedzielnego rozważania, znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, gdzie w 4 rozdziale, w wierszach od 1 do 5 mamy napisane: tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Moi drodzy, chciałbym, aby każdy z Was spróbował przez chwilę zastanowić się nad kilkoma pytaniami. Czym tak naprawdę jest dla mnie Adwent i w jaki sposób go przeżywam? Czy udało mi się w ostatnim czasie bezinteresownie zrobić coś dobrego? Czy staram się być aktywnym Bożym dzieckiem? Czy próbuję żyć wedle Bożego Słowa? Czy w otaczającej mnie z każdej strony komercji i coraz to szybszym tempie życia potrafię wsłuchać się w Boży głos? Czy potrafię wysłyszeć to, co chce przekazać mi Bóg? Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj trzecią niedzielę Adwentu, a nasze myśli biegną coraz szybciej i szybciej w stronę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Z pewnością wielu z Was zastanawia się nad upominkami, porządkami oraz także wieloma innymi sprawami, które są związane z organizacją świąt. Wielu z nas pędzi, wielu z nas gna w swojej przedświątecznej gonitwie, a tak naprawdę nie wiemy po co. Dlatego chcielibyśmy się na chwilę zatrzymać w ten dzisiejszy niedzielny poranek i usłyszmy oraz także zobaczmy, co pragnie przekazać nam Bóg. W naszym dzisiejszym tekście biblijnym z pierwszego listu do Koryntian odnajdujemy słowa, które mówią o osądzaniu oraz także o ocenianiu innych. Apostoł Paweł napisał te słowa nie bez przyczyny, dlatego że zbór, który został przez niego w Koryncie założony, zaczął się dzielić. Zaczęło dochodzić tam do podziałów, które wynikały m.in. z tego, kto miał stać na czele tego zboru. To doprowadziło do tego, że atmosfera w zborze była pełna wzajemnej podejrzliwości oraz także wzajemnych oskarżeń. Apostoł Paweł, on zdawał sobie sprawę z tego, że taka sytuacja szybko może doprowadzić do wielkiej katastrofy, a nawet może doprowadzić do tego, że zbór się rozpadnie. I dlatego on próbuje przekazać w naszym dzisiejszym fragmencie członkom zboru w Koryncie oraz także nam, że Kościół jako społeczność to nie jest miejsce do walki o wpływy, to nie jest miejsce do walki o władzę, dlatego że taka walka o wpływy czy o władzę, ona prowadzi najczęściej do destrukcji. Apostoł Paweł wiedział, że jedyną głową Kościoła jest Pan Bóg, a Kościół jako społeczność nie ma być miejscem kłótni, osądzania, sporów, walk, ale Kościół jako społeczność ma być miejscem głoszenia dobrej nowiny oraz także miejscem, gdzie udziela się sobie wzajemną pomoc oraz wsparcie tym, którzy tego wsparcia potrzebują. Dlatego apostoł Paweł napisał, że członkowie prawdziwego zboru mają być sługami Chrystusa oraz także mają być szafarzami Ewangelii, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Moi drodzy, mamy być sługami Chrystusowymi. Mamy być szafarzami Ewangelii. Te słowa nie są skierowane tylko do duchownych, do duszpasterzy, ale my wszyscy mamy być tymi szafarzami. My wszyscy mamy być sługami. Oznacza to, że nie mamy być tylko przez Boże Słowo poruszeni, dotknięci, ale Bóg zobowiązuje nas do tego, abyśmy aktywnie działali. Bóg zobowiązuje nas do tego, żeby dzięki nam dobra nowina była głoszona nie tylko przez słowa,
przez hasła, przez slogany. Ale Bóg chce, aby dobra nowina w Twoim czy moim życiu była po prostu praktykowana. Żeby ta dobra nowina w Twoim czy moim życiu stała się czymś rzeczywistym. To oczywiście nie jest proste. Można powiedzieć, że to jest dość trudne, ale nie musimy się bać. Nie możemy mówić, że nie damy rady, nie możemy wymawiać, że nie mamy siły. Dlatego, moi drodzy, że każdy z nas otrzymuje od Pana Boga różne talenty, zdolności oraz także dostajemy od Pana Boga przestrzeń do pracy i działania. Mamy potencjał. Mamy Bożą moc. Mamy Bożą siłę. Nie możemy tego potencjału, tej mocy i tej siły trwonić, ale musimy to, co otrzymaliśmy od Pana Boga, dobrze wykorzystać. A nawiązując do tego fragmentu biblijnego, naszego dzisiejszego, nie możemy marnować naszego czasu na osądzanie, nie możemy marnować naszego czasu na ocenianie innych osób. Ale przede wszystkim, jeżeli chcemy być wierni, musimy, moi drodzy, patrzeć na siebie. Musimy patrzeć na to, jakie ty czy ja składamy świadectwo Panu Bogu. Pragnę życzyć wam, aby przeżywany przez nas obecnie Adwent oraz także te święta Bożego Narodzenia, które są już tuż, tuż, żeby i Adwent, i te święta zaowocowały naszym nowym spojrzeniem na dane nam przez Pana Boga obietnice, abyśmy byli w stanie na nowo oczyma naszej wiary, byli w stanie spojrzeć na Boże zbawienie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Błogosławionego Adwentu i błogosławionych świąt pragnę wam życzyć. Pomódlmy się. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, Ty wiesz o tym, że bardzo często lubimy oceniać, lubimy patrzeć na inne osoby. A często widzimy źdźbło wokół naszego brata, a nie dostrzegamy olbrzymiej belki w swoim oku. Dodaj nam, Boże, mądrości. Dodaj nam, Boże, sił i posyłaj nam swego Ducha Świętego, aby działał w momencie, kiedy błądzimy. Niech Twój Duch, Boże, prowadzi nas do Twojego Królestwa. Niech Twój Duch sprawi, że nasze życie będzie owocowało dobrymi uczynkami, pomocą wzajemną, wsparciem, ażeby cała złośliwość, którą mamy, niechęć do innych osób, całe zło, niech to pójdzie w zapomnienie. Prowadź nas do swego Królestwa, Boże. Amen. Życzę wam, moi drodzy, błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.